z linią gaśniczą. Kolega przede mną podał prąd wody na miejsce przypuszczalnego pożaru, które było w jakiś tam sposób zauważalne w tym zadymieniu. I wtedy po takim pierwszym, tak jakby opanowaniu, po ogaszeniu tego pożaru nastąpiło automatyczne przeszukanie pomieszczeń, które znajdowały się po naszej lewej, prawej stronie. Było silne zadymienie, więc przy przeszukaniu, tutaj wiem, że kolega wcześniejszy, którego tutaj znał pan Krzysztof, znalazł chłopaka po lewej stronie w pokoju i wyniósł go z jedną z osób, która była z nami. I wy co robiliście dalej? I my przeszliśmy gdzieś parę kroków przed siebie i po prawej stronie, wydawało mi się, że to było w pokoju, na środku pokoju. Wychodząc po prostu z tych schodów i kierując się na prawo, znaleźliśmy dziewczynę. Znalazłem dziewczynę leżącą na ziemi, która była tak jakby przysłonięta troszeczkę, nie całościowo, tylko częściowo leżały jakieś tam kawałki tkących się paneli na niej. Wydobyłem ją spod tego, chwyciłem razem z kolegą i nastąpiła natychmiastowa ewakuacja tej osoby. Osoba była nieprzytomna, nie dawała oznak życia. I została przekazana ratownictwu medycznemu. Ciężko mi to ocenić, ale wiem, że została przekazana ratownictwu medycznemu. I w tym momencie, gdy wyszliśmy z nią, ja zostałem tak jakby przed wejściem do budynku, gdzie miał podest. I w tym momencie wyniósł mi mój kolega czterolatkę, dziewczynkę na rękach. I podjąłem reanimację. Dokładnie. Nie dawała oznak życia, była nieprzytomna. Nie oddycha. Prowadząc reanimację, stopniowo przejmowała ją zespół ratownictwa medycznego i w momencie, gdy zostało przejęte przez zespół ratownictwa medycznego, kolejną osobą, która została wyniesiona z tego miejsca, była matka. I przekazali ją po prostu, ja podjąłem, kończąc reanimację dziewczynki, podjąłem kolejną reanimację, w tym wypadku matki.